Proszę Państwa, dzisiaj zauważyłem takie orędzie Strebignano Romano otrzymane przez panią Gizelię Cardia od Chrystusa i tam jest powiedziane, że niestety grożą nam dalsze kłopoty, katastrofy i niebezpieczeństwa. Pośrednio z tego krótkiego orędzia wynika, że obecny wirus, ten COVID, będzie jak gdyby trochę rozproszony i że on może się za niedługo nieomalże skończyć, przynajmniej w takim groźnym, dużym stopniu. Natomiast, że jak nie będzie odpowiednich modłów, działań i wysiłków ludzi, pokuty, postu, etc., poprawy i tym podobnych, to że grozi nam nie tylko głód i ewentualne zamieszki, czy nawet wojny, ale przede wszystkim nowy, groźny, straszliwy wirus, który podobnoć będzie bardzo trudny do wyleczenia, że właściwie nie będzie na niego lekarstwa, ratunku. No nie chciałbym czegoś takiego dożyć. I dlatego lepiej działajmy, módlmy się, pośćmy, błagajmy Boga o miłosierdzie. Prawda? Ja co prawda już dawno w innym orędziu jakiejś siostry widzącej Jasnowidzki, dość młodej, słyszałem, że jak będzie nowa jakaś zaraza, to że wtedy ratunkiem będzie głóg, zarówno kwiatostan, jak i owoc głogu, jako umiłowane zioło Matki Boskiej, no bo róża czy głóg to są po prostu z rodziny tych rozaczea, czyli jak gdyby różanych, maryjnych, prawda, tych roślin, więc może to być ratunkiem, ale jeżeli grozi nam nie tylko głód i rozruchy, jakieś kłopoty, ale nawet nowa jakaś potencjalna zaraza, no to lepiej z góry jej przeciwdziałać, tym bardziej, że ma być znacznie groźniejsza od obecnej. Więc dlatego wzywam wszystkich do zaglądnięcia na objawienie Strebignano Romano da Giseli Cardia i wyciągnięcie z tego wniosku, prawda, pokutno-modlitewno-błagalnych, by nas jak największe nieszczęścia ominęły, byśmy szczęśliwie przeżyli i by nas wszystko co najgorsze ominęło, a nawet gdyby jakaś zaraza wybuchła, żeby było na nią stosowne lekarstwo, tak duchowe, jak i fizyczne, co daj Boże, amen, amen, amen.